Cześć, kolejny dzień w Blanes, kawka z pięknym widokiem i dzisiaj mamy w planie plażowanie, totalny odpoczynek, cieszymy się z pogody i wszystko to, co zobaczycie za chwilę, jest spontaniczne. Jesteśmy na głównej plaży w Blanes, Essa Banel, bardzo długa, żwirkowa plaża, szeroka, naprawdę ładna, można odpocząć. Całe wybrzeże ciągnie się około tutaj 3-4 km. A tam jest nasz apartament. Mamy naprawdę piękny widok na całą promenadę tutaj przy tej plaży. Ciepła woda? Dzisiaj plaża jest bardzo oblegana, piękna pogoda, słoneczko. Zejście do morza jest bardzo strome, już po kilku metrach w morzu jest bardzo głęboko. Jeśli lubicie pływać z rurką i z maską, nic spektakularnego pod wodą się nie dzieje, natomiast można dostrzec parę rybek. A my co? A my jeszcze chwilę poleżymy, idziemy coś zjeść. Na obiad idziemy do tapas baru, do którego chcieliśmy wczoraj zawitać na koniec, ale był zamknięty. Dlatego zdecydowaliśmy się, że pójdziemy tam teraz coś przekąsić. O, już widzę z daleka, że jest otwarte, więc super. Jest to ewidentnie jedno z miejsc, gdzie godziny otwarcia totalnie nie zgadzają się z tym, co jest napisane w internecie. Zatem ruszamy i mamy nadzieję na spróbowanie czegoś pysznego. Menu znowu na karteczce i zdecydujemy się chyba na pozycję kalamar plancha, czyli kalmar smażony na patelni i albondigas de la casa. To są takie pulpeciki mielone w sosie. No i dostaliśmy nasze dania, kalamarki. Czy to są ziemniaki? Ziemniaczki, no. Z ziemniaczkami i pulpety z frytkami. Do tego sangria de cava. Także zajadamy. Jedzonko można podsumować jednym słowem: perfekto. Naprawdę rewelacja, bardzo smaczne. Pulpeciki znikają w mgnieniu oka. Tak samo kalmary, są mięciutkie, zrobione idealnie. Także rewelacja. Polecamy tą miejscówkę, oznaczymy ją na pewno w opisie do filmu. No i przed nami deserek jamon con melon, czyli szynka jamon serrano i melon. Dziwny deserek? Absolutnie nie, nie ma nic lepszego. No i oczywiście sangria de cava, no bo jakże inaczej. Jest dobrze. Taki dzisiaj dzień, że po obiadku wracamy na plażę w bardzo dobrych humorach, a na plaży wita nas taka pogoda. Pełne słoneczko, natomiast nie jest jakoś bardzo gorąco. Jakieś 26 stopni myślę. Nie jest to tak jak byliśmy na Kos w lipcu, że w momencie wejścia na plażę po prostu człowiek szukał schronienia. Jest tu przyjemnie, jest taki komfort termiczny. Bardzo fajnie to wygląda. Jakie plany na dzisiaj? Tak naprawdę nie wiemy. Troszeczkę poleżymy na plaży, pójdziemy napić się jakieś kawki. Wieczorem chyba paella. Stwierdziliśmy, że dobrze będzie spróbować paella w większości miejsc, jakie są w Blanes. No bo wszędzie to smakuje inaczej i to jest rewelacja. No to co, wypoczywamy. My już po plażowaniu i po zakupkach, które trzeba było uzupełnić na kolejne dni na śniadanka. No a teraz przed nami jakaś kolacja. Dzisiaj naprawdę, naprawdę w Blanes fajny klimat. Bardzo ładna pogoda. Super widoki. Naprawdę w takiej scenerii bardzo przyjemnie spędza się czas. Także wczorajszy deszczowy dzień totalnie nie zepsuł nam nastawienia.
No pewnie też ze względu na to, że całkiem nieźle sobie z tym dniem poradziliśmy, ze względu na spacer po tapas barach. No my właśnie wyszliśmy z hotelu i ruszamy sobie spacerkiem na kolację. Pokażemy wam, jak tutaj mniej więcej wygląda promenada w Blanes. Dzisiaj dosyć spory ruch, ładna pogoda, więc wszyscy korzystają. Nasza restauracja mieści się mniej więcej gdzieś tam, w okolicach punktu widokowego na wzgórzu. Także mamy nadzieję, że będzie smaczny. Samej miejscowości Blanes jeszcze tak dokładnie nie poznaliśmy. Nie byliśmy jeszcze w ogrodzie botanicznym, ani w zamku, który mieści się na samej górze. Teraz zrobiłem zbliżenie. Myślę, że jutro lub w czwartek spróbujemy się tam dostać. I dotarliśmy już do restauracji. Przyszło też nasze zamówienie. Na przystawkę zamówiliśmy mule i po kieliszku kawy, a na danie główne tradycyjnie paella i restauracja z pięknym widoczkiem. I dostaliśmy też paella. Mule były bardzo dobre. Paella wygląda nieco inaczej, ale to dla nas żadne zaskoczenie, ponieważ w każdym z tych miejsc serwują każde danie inaczej. Mamy nadzieję, że będzie smaczna. To jest prawdopodobnie kwestia przyprawiania. Każda restauracja przyprawia troszkę inaczej. Tak, kwestia przypraw. No być może. Piękny poranek. Wita nas w Blanes. Wykorzystamy go na sport i spacer. Ja idę pobiegać, a Ola idzie na spacer wzdłuż plaży. Zapowiada się piękny dzień. Ja już po porannym bieganku, bardzo fajne pobudzenie, pobiegać sobie z rana. Idę teraz poszukać jakiegoś marketu, żeby kupić wodę. Zapasy bardzo szybko się kończą. I tak myślę, co my dzisiaj będziemy robić. Przyjechaliśmy tu w ogóle z zamiarem wypoczynku. Jedni lubią leżeć na plaży, inni nie. My tak pół na pół. Ale akurat tutaj w Blanes powiedzieliśmy sobie, że jak będzie ładna pogoda, to wykorzystamy to na taką maksymalną regenerację. Więc dzisiaj chyba sobie jeszcze troszkę poleżymy. Jutro mamy w planach Barcelonę, a pojutrze może udamy się tutaj do tego słynnego ogrodu botanicznego w Blanes. No i to tyle. No, a my sobie plażujemy. Oczywiście nie obyło się bez przygód. Straciłem prawie swoje okulary, przyszła taka duża fala, że zmyło mi je z głowy w mgnieniu oka, ale na szczęście Ola je znalazła pod wodą, także udało się jakoś nie mieć tej straty. Zaraz idziemy na obiad, a potem mamy w planie pójść na punkt widokowy, żeby zrobić jakieś ładne zdjęcie. Ponownie zalitaliśmy do naszego ulubionego już tapas baru. Tym razem zdecydowaliśmy się zamówić menu del diario, czyli takie menu dnia. I ja wybrałam do tego gazpacho, a na drugie mamy tutaj jakieś grubsze mięsko, nie jestem pewna co to jest. Golonka. Golonka chyba, no właśnie. I dzisiaj próbujemy sangria di lino. I co, jeszcze w skład tego menu dnia wchodzi pierwsze danie. Możemy sobie wybrać tam jakąś grubkę, ciemniejszą przystawkę, saladeczkę, coś takiego. I drugie danie, deser, napój i piteczko. I to chyba 14 euro. No Monte Carlo. To nasz zdecydowanie ulubiony tapas bar w Blanes. Jesteśmy tam codziennie. I już nas tam znają, już właściciel poznaje, że mamy swój ulubiony stolik, że zawsze zamawiamy podobne dania, takie hiszpańskie specjały i bardzo nam się to podoba. Naprawdę bardzo klimatyczne miejsce,
na mapie Blanes. Troszeczkę tych tapas barów już tu zwiedziliśmy i zdecydowanie jest to jakby ten klimat tego miejsca najbardziej nam odpowiada i chyba jest takie najbliższe temu, co chcieliśmy spróbować, zobaczyć. Tak, oddaje taki tutaj klimat lokalny. Ewidentnie po prostu chodzą tam sami lokalsi, no i bardzo dobrze gotują. Idziemy sobie teraz troszeczkę bliżej centrum, żeby wejść na punkt widokowy, na którym byliśmy już przedwczoraj, w niedzielę, kiedy tak padało. Te widoki były średnie, dlatego mam nadzieję, że w taki ładny, słoneczny dzień jak dzisiaj widoczek będzie o wiele, wiele lepszy. Tutaj też jest dalsza część plaży Sabanel. Mało ludzi z tej strony, naprawdę plaże są do połowy puste. W połowie puste. A ten punkt widokowy znajduje się, no właśnie tam. Zbliżamy się. W górę prowadzą schodki. Nie jest to jakoś wysoko. Myślę, że jakieś 2 minutki spacerkiem i będziemy na górze. Bardzo ładny widok z góry na całe wybrzeże. Jakieś 10 minut spacerkiem z rejonu naszego hotelu. Na pewno jest to ładne miejsce na mapie Blanes, także jak będziecie tutaj, to polecamy wybrać się na punkt widokowy, który mieści się praktycznie w samym centrum. Stwierdzamy jednogłośnie, że takie punkty widokowe, takie tarasy widokowe, to bardzo trudne miejsca do zrobienia ładnego zdjęcia z tego względu, że mocno wieje wiatr, ciągle jest coś nie tak. Także zdecydowanie większy urok ma po prostu pójść do góry. Tak, każdy chce zrobić zdjęcie, nikomu nie wychodzi, wszyscy są poirytowani, zdenerwowani, zamiast podziwiać piękne widoki. Dokładnie, zamiast podziwiać piękne widoki, to często poświęcamy czas na to, żeby zrobić idealne zdjęcie, które tak naprawdę nie istnieje. No to co, my szukamy jakiegoś małego kawałeczka plaży i odpoczywamy drugą część dnia. Kolejny dzień w Blanes. Zaczynamy od spaceru do popularnego tam ogrodu botanicznego. Z centrum miasta Google Maps pokazuje, że idzie się tam około 30 minut. Także zobaczymy, jakie widoki czekają nas na miejscu. Droga do ogrodu botanicznego jest dosyć mocno pod górkę, ale w takiej scenerii, zobaczcie, to aż sama przyjemność. Piękny widoczek. Jeszcze jakieś 200 metrów i będziemy. Od samego wejścia ogród robi bardzo przyjemne wrażenie. Bujna roślinność, egzotyczny klimat, wilgotność i naprawdę bardzo ładne widoki sprawiają, że spacer po ogrodzie to czysta przyjemność. Dotarliśmy do charakterystycznego punktu ogrodu botanicznego w Blanes, gdzie można zobaczyć bardzo dużo zdjęć pojawiających się na Instagramie z tego miejsca, także zobaczcie sami. Bardzo ładnie, urokliwie.
Jest to zdecydowanie najbardziej oblegany punkt całego ogrodu botanicznego. Kolejki do zdjęć. Ale sam widok i miejsce naprawdę bardzo ładne. Nam się udało, mieliśmy przez moment praktycznie pusto. Tak, trudno się dziwić, że tu przyszli tyle ludzi, bo naprawdę widok jest tego warty. Tak, dokładnie. Nam się trafiło, że mieliśmy nieco puściej, jak tutaj weszliśmy, ale teraz już jest naprawdę dużo ludzi. I oczywiście musiał nas złapać deszcz, także my biegusiem gdzieś się schronić. Deszcz przestał padać, udało się nie zmoknąć. I to chyba będzie na tyle z ogrodu botanicznego. Podsumowując, naprawdę bardzo ładne miejsce z pięknym widokiem. Bardzo polecam, pięknie zaprojektowany ogród, naprawdę. No, jest to podziwiać. Także jak będziecie w Blanes, ogród botaniczny, na pewno trzeba tam zajrzeć. Co dzisiaj jeszcze w planie? Na pewno obiadek. Później może troszkę poplażujemy, odpoczniemy sobie. A co potem? To już totalny spontan. Tak naprawdę mamy jeszcze dzisiejszy dzień i jutrzejszy, z czego jutro na pewno poświęcamy cały dzień na odpoczynek, na kupienie jakichś pamiątek stąd. Więc już nic wielkiego się nie wydarzy. Ale co nieco jeszcze Wam pokażemy. Na obiad klasycznie do Nou Monte Carlo. Nasza ulubiona miejscówka w Blanes. Pytanie zasadnicze, czy będzie miejsce? Ale mamy nadzieję, że tak. Bardzo fajną opcją w Hiszpanii jest tak zwane menu del día, czyli menu daniego dnia, gdzie możemy wybrać sobie przystawkę, danie główne, deser i jakiś napój w dosyć niskiej cenie. Zazwyczaj jest to około 11 do 14 euro. Klasycznie sangria de cava. Más fuerte, más fuerte. I pierwsze danie. Salata de catalana. Sałatka katalońska w towarzystwie pieczywka i sangria de cava. Cebolla? Cebolla. Cebolla? ¿Mató? ¿Sí? Mató, melón, sandía, ¿quieres helado? ¿Es tarta de queso? ¿Tarta de queso no? ¿No? No, tengo hoy tarta de Santiago. Es una tarta seca. ¿Puede ser crema catalana? No. ¿Se puede chimarón? ¿Alode? ¿Alode? ¿Sabe cuál es la tarta de Santiago? ¿Tarta Santiago la conoces? Ah, no, no, no sabes cuál. Pan nam podzielił pięknie paeje i zajadamy. Podejrzewam, że będzie najlepsze ze wszystkich, jakie jadliśmy. W naszym dzisiejszym menu de dia na deser zamówiliśmy tartę de Santiago. I to ciasto jest właśnie znane z Santiago de Compostela, czyli z tej słynnej pielgrzymki odbywającej się w Hiszpanii. I jest przygotowane z migdałów, dlatego było nazywane kiedyś ciastem królewskim. Próbujemy. Ostatni poranek w Blanes, wykorzystujemy go na poranny spacer. Dzisiaj zapowiada się piękna pogoda, a my po spacerku robimy ścianko i uciekamy na plażę. Dzisiaj w planie pełen chill, później jakiś dobry obiadek w ulubionym tapas barze i powoli będziemy się pakować. Zobaczcie, jak tu ładnie.
Piękna plaża Sabanel. A tutaj sobie zaraz wejdziemy na górę, na punkt widokowy, zrobić jeszcze jakąś fajną fotkę. Ten punkt widokowy to jest to samo miejsce, co mieliście okazję zobaczyć we wcześniejszych materiałach, ale już widać, że to będzie zupełnie inny wymiar zwiedzenia tego miejsca, ponieważ nie ma nikogo u góry. A ostatnio były tłumy. Także ten, kto rano wstaje, ten ma z tego benefity. A my powoli żegnamy się z Blanes i wybrzeżem Costa Brava. Spędziliśmy tu 7 cudownych dni, bardzo odpoczęliśmy, a jednego dnia udaliśmy się na zwiedzanie Barcelony. Także jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego, jak to miasteczko funkcjonuje, co tutaj ciekawego robić, piszcie śmiało. I oczywiście zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i zostawiania łapek w górę. Do zobaczenia.